Moment. Jakby to powiedział klasyk, produkt ten być może ma tam jakieś plusy, jednak najważniejsze, żeby te plusy nie przysłoniły wam minusów. Myślę, że to może być jeden z tych odcinków, które warto będzie obejrzeć do końca. Rower, który tu widzicie, to jest mój rower. To jest mój Specialized Stamp Jumper, właściwie rower zbudowany na bazie modelu Comp Carbon z 2019 roku, gdzie z oryginału została już tak naprawdę tylko rama, sztyca oraz manetka sztycy. I powiem szczerze, że tak naprawdę nie miałem już zamiaru nic więcej w tym rowerze zmieniać. Jest to taki mój rower idealny do tego stopnia, że tak jak mówię, już dosyć wiekowy model, ja dalej na nim jeżdżę i do tej pory nie testowałem niczego, co byłoby fajniejsze od tego mojego starego trupka. I do wczoraj ten rower napędzała przerzutka GX z manetką X01. Inaczej, napędzałem go ja moimi nogami, ale za zmianę biegów odpowiadała manetka X01 plus przerzutka GX. Dzisiaj już tak nie jest, co się zmieniło? No więc jakiś tydzień temu, przeglądając folder spam, na mojej poczcie znalazłem mail od przedstawiciela firmy Wheeltop z zapytaniem, czy nie miałbym ochoty przetestować bezprzewodowej grupy w moim rowerze. I troszeczkę wymienialiśmy maile w tom i z powrotem, mieliśmy fajną konwersację i w sumie miałem ochotę. Troszeczkę liczyłem na grupę szosową, ponieważ chciałbym sobie zrobić upgrade w moim gravelu na 2x11. Ale padło jednak na grupę MTB, ponieważ grupę bezprzewodową od SRAMA mam już w swoim rowerze szosowym. Tak więc zgodziłem się na przetestowanie grupy MTB, no bo dlaczego miałbym się nie zgodzić? Nie otrzymuję za to żadnych pieniędzy, żadnego wynagrodzenia i oczywiście jeżeli oglądacie ten kanał, to wiecie, że powiem dokładnie to, co będę chciał powiedzieć, a nie to, co ktoś chciałby, żebym powiedział. Tym bardziej, że nikt mi za nic tutaj nie płaci. I teraz tak, mimo tego, że firma jest z Azji, to przesyłka dotarła do mnie po 3 dniach od momentu, kiedy wszystko przyklepaliśmy, ponieważ przesyłka szła z magazynu w Niemczech. Tak więc naprawdę tutaj kudosy za to, że tak wszystko było tak szybko ogarnięte. I co w pudełku? W pudełku zbyt wiele rzeczy się nie znajduje, poza tym, co jest nam tak naprawdę potrzebne, czyli mamy tam przerzutkę, manetkę, kabel do ładowania i oczywiście instrukcję, którą zalecam wam przeczytać, ponieważ nie wszystko jest takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. Planowałem nagrać wideo tutaj w warsztacie, jak wygląda sam montaż, ale oczywiście, żeby nie było żadnych baboli, no to chciałem przetestować na początku w ogóle, czy to wszystko działa i czy jest sens angażować się w ogóle w jakikolwiek sposób i przynosić sprzęt do filmowania, do pracy. Ale nie nagram tego montażu, ponieważ montaż był banalnie prosty. Po prostu trzeba zdjąć łańcuch, zdjąć starą przerzutkę, zdjąć starą manetkę, założyć nową przerzutkę, nałożyć na to łańcuch i wszystko od pierwszego strzału działało tak naprawdę tak, jak należy. Nie potrzebowałem nawet robić tych wszystkich mikro ustawień na poszczególnych biegach i nawet przerzutka była ustawiona na 12 biegów. I to jest takie dziwne? No, może nie jest to dziwne, ale w przypadku tej przerzutki nie jest tak do końca oczywiste. Za chwilę wam powiem dlaczego. Nie jest to aż tak oczywiste, ponieważ ten system obsługuje od 3 do 14 biegów. To może teraz przejdźmy do detali. Moim zdaniem ta przerzutka nie wygląda źle. Spodziewałem się czegoś gorszego. Naprawdę przeglądając zdjęcia, wiadomo, na zdjęciach można wyrenderować wszystko, żeby wyglądało ładnie, ale w momencie, kiedy bierze się ją w rękę, jest solidna, wykonana jest z aluminium, z jakiegoś rodzaju kompozytu, jak większość komponentów rowerowych tego typu w tym momencie. Waga to 400 gramów, czyli jest lekka, jest lżejsza niż konkurencyjne modele od SRAMA, ale ma jedną właściwość, która mi nie przeszkadza, ale niektórym może się nie podobać, a wręcz może część osób uznać to za problem. To, co widzicie tutaj, to jest gniazdo ładowania. O czym to świadczy? Świadczy o tym, że bateria jest wbudowana w tylną przerzutkę i nie możecie jej sobie po prostu zabrać do domu i naładować w ładowarce. Ładować ją będziecie za pomocą dedykowanego kabelka. W tym momencie czekam na odpowiedź na mojego maila do producenta, czy bateria będzie wymienialna, czy nie. Wydaje mi się, że powinno być, ponieważ tutaj na górze nad samą baterią, którą widać, jest oddzielnym elementem, jest mała śrubka, której jeszcze na ten moment nie odkręcałem, ale jeżeli nie dostanę odpowiedzi na tego maila, to na pewno ją odkręcę i sprawdzę, co tam w środku jest. Jeśli chodzi o manetkę, to można by dyskutować na temat estetyki, na temat tego, jak wygląda, jakie jest grubości, ale ma jedną cechę, która bardzo mi się podoba, a która nie podobała mi się w manetkach SRAMA. Mianowicie te przyciski fajnie klikają.
To jest coś, co przeszkadzało mi w manetce X01 SRAM-a, że skok tych przycisków był bardzo krótki i w rękawiczkach, kiedy testowałem rower z tym napędem, po prostu mało intuicyjnie to było i tak jakoś nie czułem tego po prostu. Będąc przyzwyczajony do napędów mechanicznych, analogowych, lubię, żeby to sobie poklikało. I to naprawdę, ten klik jest nie tylko wyczuwalny, ale jest również słyszalny. I to jak dla mnie jest bardzo duży plus. Przerzutkę można zamówić w trzech różnych długościach wózka. Ja wybrałem tej najdłuższy, ponieważ kasetę mam również największą. Jak to działa? Moim zdaniem działa to naprawdę fajnie. I tak szczerze powiedziawszy, to naprawdę, no nie mam się do czego przyczepić. I powem szczerze, że to byłem sceptycznie nastawiony do tych bezprzewodowych napędów. Głównie ze względu na tą pracę manetki, czy też sam design manetki. To tutaj nie mam do czego się przyczepić. I dodam jeszcze, że kaseta, na której teraz testujemy wszystko, jest naprawdę już dosyć mocno zmęczona życiem. I przypuszczam, że na nowej kasecie działałoby to wszystko jeszcze lepiej. Możemy zmieniać biegi pojedynczo lub też możemy przytrzymać przycisk i zmieniać biegi przez cały zakres kasety tak naprawdę. I dzieje się to dosyć szybko. Jeżeli chodzi o manetkę, to mamy tam zwykłą baterię 2032. Jeżeli chodzi o przerzutkę, no to tak jak wiecie, jak już wam powiedziałem, bateria jest wbudowana i musimy ładować ją na rowerze. Stety lub też niestety, zależy kto jak na to patrzy. Ładowarka 5V, to jest ładowarka zalecana do ładowania tej przerzutki i tego bym się trzymał, bo wiadomo jak to jest z takimi bateriami. A teraz przejdziemy do tego, co dla mnie nie było aż tak do końca oczywiste, czyli jak ładować. Gniazdo ładowania jest magnetyczne, jak już mówiłem o tym wcześniej. I po podłączeniu kabelka zapala się czerwona dioda. I dla mnie, jako dla fotografa, wideografa, oznacza to, że bateria zaczyna się ładować. W tym wypadku tak nie jest. Nie wiem, czy tą diodę widać, odsunę troszeczkę ten kabelek. W tym wypadku to, że czerwona dioda się zapala, oznacza to, że ładowarka komunikuje się z baterią, bądź też próbuje się skomunikować z baterią. W momencie, kiedy dioda zgaśnie, wtedy zaczyna się ładowanie i czekamy, aż zapali się dioda zielona i wtedy możemy ten kabelek odłączyć. Nie da się tego podłączyć źle, jeżeli będziemy próbowali to podłączyć od tej strony. Jak widzicie, jak to w takich przypadkach bywa, nie da się tego zrobić, co jest moim zdaniem rozsądne, ponieważ jeżeli będziemy ładowali rower, który stoi na podłodze, to najprawdopodobniej gniazdo, do którego będzie podłączona ładowarka, będzie na trochę wyższym poziomie niż sama przerzutka. Ile czasu zajmuje naładowanie tej baterii? Takiej informacji niestety nie znalazłem, ale jeżeli się dowiem, to wam powiem. Wiem natomiast, ile razy będziemy mogli zmienić biegi na baterii naładowanej w 100%. Będziemy mogli to zrobić 20 tysięcy razy około, a czas życia takiej baterii to 800 cyklów ładowania, więc sporo. A teraz trochę o aplikacji, bo tutaj też miałem tak troszkę do rozkminiania. Nie będę wam pokazywał, jak się paruje z telefonem, ponieważ nie robimy tego z poziomu telefonu, robimy to z poziomu aplikacji, jest to banalnie proste. Ja mam to już wszystko sparowane, oczywiście zarówno przerzutkę, jak i manetkę. I to, co nie było dla mnie takie oczywiste, to jak wejść w ustawienia i na przykład, jeżeli wejdziemy w preferencje, tak jak widzicie, według aplikacji nic nie jest podłączone. O co chodzi? Chodzi o tą małą ikonkę tutaj w prawym górnym rogu. W tym momencie nawiązujemy połączenie z przerzutką, która śpi w tym momencie. Ok, i tak jak widzicie, pokazuje, że jest naładowana w 100%. I w tym momencie możemy sobie tutaj robić różne rzeczy. Jakie rzeczy? A więc wchodzimy tutaj, to też nie było dla mnie takie oczywiste. Pierwsza opcja od góry, debug. Tutaj ustawiamy sobie ilość biegów, czyli jak widzicie obsługuje od 14 do 3 biegów, czyli kasety od 14 do 3 rzędowych. 13 i 14 zapewnia nam taki future proof, jeżeli chodzi o ten sprzęt. I co jest bardzo fajne, to że są 11, 10, które też przychodzą jako kasety
kasety 10 i 11 rzędowe przychodzą jako kasety o szerokim zakresie i taka kaseta z długim wózkiem w rowerze osoby, która chciałaby sobie zrobić upgrade napędu na taki właśnie bezprzewodowy, ma opcję, ponieważ jak wiadomo, no Eagle nie obsłuży niczego poza 12 rzędami. Plus właśnie ta odporność na przyszłość w momencie, kiedy wejdą napędy 13 lub 14-biegowe, jesteśmy na to przygotowani. Być może nie prosto z pudełka wyjęta przerzutka będzie to obsługiwała, ale za pomocą tych wszystkich mikroustawień będziemy mogli sobie ustawić tak, jak nam to pasuje. Jeżeli chodzi o mikroustawienia, to mamy też taką opcję tutaj na każdym biegu. Możemy wejść i zmieniać sobie parametry, tak żeby to wszystko chodziło tak jak chcemy, tak jak nam pasuje do naszego stylu jazdy. I jak widzicie, to wszystko naprawdę działa, jeżeli chodzi o tą aplikację. Nie mam tutaj się do czego przyczepić. Trzeba jedynie pamiętać, żeby tą przerzutkę najpierw obudzić, tak by połączyła się z telefonem. W momencie, kiedy się to już ogarnie pierwszy raz i zapamięta, no to wszystko to działa tak, jak powinno. Dalej o manetce. Tak jak powiedziałem, wizualnie kilka osób tutaj w pracy, w momencie, kiedy to montowałem, mówiła, że nie wygląda ładnie, ale szczerze powiedziawszy, każdy, kto spróbował, powiedział, że pracuje fajnie, a wręcz ludzie, moi znajomi, którzy jeżdżą na komponentach SRAMa i tutaj nie zmyślam, powiedzieli, że fajniej działa niż te manetki SRAMowskie i że ten długi skok tych przycisków i kliknięcie jest naprawdę super. I ja się w pełni zgadzam. Tak więc skoro część teoretyczną mamy już za sobą, no to zabierzmy tego bydlaka do lasu. Okej, to dojeżdżamy do podjazdu. I teraz chciałbym zobaczyć, jak będzie zmieniać przełożenie pod obciążeniem. A myślę, że jednak będzie warto wyciągnąć telefon z kieszeni za którymś razem i pobawić się tymi ustawieniami, bo niektórych przełożeń wręcz w ogóle nie słyszę, a tylko czuję. A niektóre słyszę troszkę bardziej, ale w sumie jest fajnie. Manetka jest w dobrym miejscu. Może troszeczkę bliżej mostka ją przesunę. A o manetce to jeszcze zapomniałem dodać, że w aplikacji można sobie zaprogramować, który przycisk co robi. Czyli no ja mam także lżejsze biegi tym górnym, mniejszym, a zrzucam na wyższe biegi tym większym. No ale to dzięki tej aplikacji to już kwestia indywidualna. Kto tam sobie będzie czego życzył. No ale jest okej. O, tu było pod obciążeniem. A jak mówię, no tutaj to wszystko by już stękało. Plus kaseta jest nie najnowsza. Teraz pojadę trasę Kanada, którą może kojarzycie z filmu o kasku Specialized Ambush drugiej generacji. I tak naprawdę w tym momencie się cofam, bo to jest taka moja runda na rozgrzewkę. Podjeżdżam, robię Kanadę i później wracam do góry, już lekko rozgrzany. Jadę troszeczkę dalej, jadę sobie jakąś tam następną trasę. Wybrałem tą trasę na początek, bo tutaj trzeba mimo wszystko troszkę się tą manetką namachać. Wydaje mi się, że też może być dobra trasa sprawdzająca, jak wózek napina łańcuch, ponieważ momentami no konkretnie dosyć na nie trzepie, więc zobaczymy, czy ten łańcuch będzie się trzymał na miejscu, czy gdzieś tam sobie poleci. Lecimy. Thank you.
Okej, słyszałem kilka razy, jak wózek trzepnął. Może nie tyle w części, co po prostu słyszę, jak łańcuch skacze. Czyli nie mamy takiego napięcia, jak przy przerzutkach SRAMa. I w sumie to nie sprawdzałem, czy da się to napięcie jakoś wyregulować, ale według producenta to ta przerzutka miała regulować się sama, tak jakby, jeżeli chodzi o napięcie, czyli ma napięcie sprzęgło dwustopniowe, które wyczuwa w jakiś sposób napięcie łańcucha i dostosowuje się do potrzeb naszych. Gripa nie przykręciłem. Okej, teraz jesteśmy na prawie początku traski, która się nazywa, nazywa się inaczej, ale potocznie nazywamy ją wodospad, ponieważ zawsze po deszczach jest gnój, tutaj czasami wręcz płynie woda. Jeżeli gdzieś mam zgubić łańcuch dzisiaj, no to jednym z takich miejsc będzie to miejsce. Nie zgubiłem, tak jakby, nie wiem, wydaje mi się, że może albo było ciszej, albo po prostu kiedy człowiek się skupia na czym innym, to nie słyszę, ale nawet naciągając tak na postoju wózek, no to czuć, że nie napina tak mocno łańcucha jak przerzutki SRAMa, ani nawet tak jak Shimano na zaciągniętym sprzęgle. No szkoda. Bardzo mi się podoba to, jak się zmienia biegi, jak zmienia się biegi po kilka naraz, muszę powiedzieć. Jest potencjał, bardzo bym chciał, żeby był jakiś PDF gdzieś do ściągnięcia, który pokazywałby, jak można tą przerzutkę otworzyć i dostosować siłę sprzęgła do swoich potrzeb, ale w takim momencie właśnie ta redukcja świetnie działa. Działa szybko i nie trzeba aż tak kombinować dużo wcześniej przed podjazdem. Po prostu można to zrobić w momencie, kiedy się zaczyna robić naprawdę stromo. A teraz już możemy polecieć sobie w dół na mocniejszym biegu. Ja mam wątpliwości co do tego, czy tam siedzi jakieś sprzęgło, czy po prostu sprężyna, albo po prostu coś pizło. Jak w Shimano, kiedy sprzęgło nie jest w ogóle załączone. Dobra, to już teraz ostatni segmencik sobie polecimy. Taki na lajcie, na luzie bardziej, jak już tu jesteśmy. I postaram się nie słuchać tego tukącego się łańcucha.
Okej. Okay. No dobra, wiadomo się taka, że nie udało mi się zgubić łańcucha. Kolejna sprawa to jest taka, że nie da się nie słyszeć tego, że łańcuch się tłucze. Ale mam wrażenie, że tak jakby było tam jakieś sprzęgło i były takie momenty, w których tak jakby zaczynało działać, łapało. I być może problemem jest właśnie to dwustopniowe tłumienie, nie wiem jak to nazwać, tłumienie, może nie tłumienie, ale dwustopniowe naciąganie. Chyba wolałbym, żeby naciągało jednak rasa porządne. Zobaczymy, no napiszę do nich maila i może wyślę im filmik, żeby sami posłuchali i może być tak, że zanim opublikuję, to może dostanę jakieś sprostowanie do tego, może jest jakiś szybki fix tego problemu, no bo naprawdę, no w ten moment mogę powiedzieć, że dobry produkt, bardzo dobry, no ale niestety nie świetny, no cały myk w napędach jednorządowych jest taki, żeby nie trzeba było, właśnie jednorządowych, singlem na korbie, żeby nie trzeba myśleć o takich rzeczach jak właśnie spadający łańcuch i móc używać tylko jednej przerzutki. I tak, mam chain guide przy korbie, malutki, i nie powiem, że jest idealny, bo udało mi się zrzucić łańcuch nawet na GX-ie i to nawet było na tej trasie, którą teraz jechałem, na tym segmencie. No teraz mi się nie udało tego zrobić, tylko kurde, te dźwięki, neoprenem może ramę owinąć i po prostu udawać, że to się nie dzieje, nie wiem, ciężko powiedzieć. No na ten moment, jakby to powiedział klasyk, produkt ten być może ma tam jakieś plusy, jednak najważniejsze, żeby te plusy nie przysłoniły wam minusów. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wiedzą, o kogo chodzi. Jadę, nagram podsumowanie. Nie wiem, no kurde, może jakbym miał jakiegoś lekkiego XC, na którym bym nie nakabaniał, tak jak to czasami sobie lubię ponakabaniać, to miałoby to sens. Ale fajnie było wyjść na MTB. Więc tutaj podziękowania dla firmy Wildop, że udało im się mnie wyciągnąć do lasu. Bo tak to nie wiem, kiedy bym się wybrał, bo ostatnio tak się wbiłem w lajkrę, to normalnie nie mogę z niej wyjść. Taką mentalną lajkrę, wiecie o co chodzi. Waty, kadencje i tego typu rzeczy. No, dobra. To będziemy kontynuować już w sklepie. No dobra, podsumowując. Jestem pod wrażeniem tego, jak przerzutka zmieni biegi, ale no, żyjemy w takich czasach, kiedy przerzutka ma nie tylko zmieniać biegi, ale ma też napinać łańcuch, a ta przerzutka łańcucha dostatecznie nie napina moim zdaniem. Pokusiłem się na to, żeby spróbować dostać się do tego sprzęgła od zewnętrznej strony. Nie dało się, dało się demontując wózek i... I znalazłem to sprzęgło. Żeby się do niego dostać, trzeba zdemontować wózek, wyciągnąć sprężynę. Pod sprężyną znajdziecie trzy małe śrubki. Te śrubki należy wykręcić i wypchać ten stożkowy element przez otwór w tym czpieniu, który wystaje. Tam mamy sprzęgło. Na końcu sprzęgła jest nakrętka i ta nakrętka siedziała na gwincie luźno. Dokręciłem ją i można było już od razu wyczuć, że sprzęgło pracuje troszeczkę lepiej, troszeczkę mocniej. Zmontowałem wszystko do kupy i czuć było różnicę w pracy przerzutki, ale wystarczyło ugiąć ją kilka razy, napiąć wózek kilka razy, żeby wracało do stanu, jakim było wcześniej. Rozkręcałem to i skręcałem kilka razy. W pewnym momencie postanowiłem, że wymienię nakrętkę na taką, która ma gumowy o-ring, jest troszeczkę wyższa i dociągnę to troszeczkę mocniej. To dało najlepszy efekt i mam wrażenie, że to nie wróciło do stanu początkowego, czyli nie jest tak kiepsko, jak było za pierwszym razem, kiedy testowałem, ale wciąż tak jakby nie mamy tutaj tego poziomu, który oferuje nam SRAM czy Shimano, no ale tak czy siak postanowiłem zabrać to na jeszcze jedną jazdę. Okej, to będzie krótki test. Tak naprawdę wystarczy, że
że pojadę Kanadę, jeżeli na Kanadzie nie będzie się tłukło, no to nigdzie nie powinno się tłuc, a jeżeli tu będzie się tłukło, no to będzie się tłukło we wszystkich innych miejscach, w których normalnie do tej pory jeździłem i które jechałem podczas tego pierwszego testu. No zobaczymy. Dobra, już słyszę. Ciekawe jestem, czy wy też to słyszycie na filmiku, może tak nie będzie tego słychać. Wydaje mi się, że jest lepiej niż poprzednio, ale wciąż nie jest dobrze. Trochę już mnie to męczy. Nie wiem, czy dalej mi się chce walczyć z tym sprzęgłem i napinać je jeszcze mocniej. Nie wiem, może by to coś dało, może nie. Skróciłem też łańcuch o jedno ogniwo, ponieważ miałem wrażenie, że przerzutka ma taki jałowy skok. Na początku ugięcia tak jakby nie stawiała w ogóle oporu, tak więc skróciłem łańcuch, żeby ten kawałeczek mieć z głowy, że tak powiem. Nie wiem, czy to napięcie, zmianie napięcia, czy naprężenia, czy nie wiem jak to nazwać, tego sprzęgła, czy skrócenie skoku dało efekt, ale dało efekt. Nie tłucze się już to aż tak mocno, ale tłucze się zdecydowanie bardziej niż mój stary SRAM GX. Porównywałem filmiki z tej samej trasy i zdecydowanie w tych miejscach, w których słyszałem przerzutkę Wheeltop SRAMa, nie słyszałem. Oczywiście wiadomo, że coś tam zawsze słychać, kiedy się jedzie, ale nie w takich momentach, w których słyszałem to teraz. Skąd tyle dobrych opinii na temat tego systemu? Ja powiem tak, ja nie trafiłem na żadną recenzję, która by łączyła przedstawienie tego produktu i wrażenia z jazdy, tak naprawdę. Przynajmniej nie w takim terenie, w którym ja jeżdżę. No a druga sprawa, no, to mam takie podejrzenie, ponieważ kiedy dostałem pierwszego maila z Wheeltop, zostało mi zaproponowane pieniądze, albo inaczej, dostałem zapytanie o ewentualną zapłatę za moją recenzję, jaka miała być wysoka. Oczywiście odmówiłem, ja nie biorę pieniędzy za takie rzeczy. Musiałbym tutaj dać, że jest to materiał sponsorowany, a nie jest sponsorowany, ponieważ już w tym momencie mój wkład w pracy włożony w nakręcenie tego materiału przewyższa kosztami cenę tego całego zestawu, więc staram się być po prostu wiarygodny. Co do tych innych recenzji, ja nie wiem, kto dostał propozycję, a kto tej propozycji nie dostał, kto wziął tą kasę, kto tej kasy nie wziął. Nawet nie będę tutaj próbował się domyślać, bo tak naprawdę nie ma to sensu. Ja mówię z mojego doświadczenia, z tym egzemplarzem, który otrzymałem. Nie jest to produkt idealny, jest potencjał, widzę potencjał. Wiem też, że dla wielu osób ta bateria wmontowana w przerzutkę dyskwalifikuje całkowicie ten produkt, jeżeli chodzi o zakup, zwłaszcza w tym momencie, kiedy SRAM GX jest w prawie identycznej cenie co Wheeltop. Co do samej baterii, dostałem potwierdzenie, że jest wymienialna, czyli kontaktujemy się z przedstawicielem, kontaktujemy się z Wheeltop i tam możemy zakupić baterię. Nie znam ceny, nie pytałem o tą cenę, ważne było dla mnie po prostu to, czy będzie dostępna jako osobny produkt. Ale kariery im nie wróżę ze względu na tą wbudowaną baterię i na te sprzęgło, które w tym momencie jest słabe. I pisaliśmy maile w tą i z powrotem i tak jakby nie otrzymałem żadnej sensownej odpowiedzi, czy mój produkt jest wadliwy, tak jakby nie zdawali sobie w ogóle z tego sprawy, że odstają od konkurencji. Nie wiem, czy to tak miało być, czy nie. No zobaczymy. Na dwa ostatnie maile odpowiedzi nie dostałem żadnej. Układ był taki, że wysyłam ten filmik im do zrecenzowania i jeżeli popełniłem jakieś błędy, to oni pomogą mi je poprawić. Ale tak jak powiedziałem, nie wziąłem za to pieniędzy, więc nie było
mowy o jakiejkolwiek, nie ma mowy o jakiejkolwiek manipulacji, jeżeli chodzi o moją własną opinię. Ten komplecik, który otrzymałem, zostawiam sobie, ponieważ najprawdopodobniej Stump Jumper powędruje na części na lokalną giełdę rowerową i planuje zbudowanie czegoś lżejszego o mniejszym skoku na przyszły sezon. W tym momencie będę się skupiał na szosie i na gravelu, na budowaniu kondycji, ponieważ mam plan w przyszłym roku wystartować w takim amatorskim wyścigu 315 km i chciałbym to zrobić w takim czasie, którego nie będę się wstydził, tak więc będzie troszkę więcej o szosach. Tak jak zaczynałem ten kanał, to szosy miało nie być wcale, a tutaj się okazało, że jednak mentalnie utknąłem w lajkrze. Chyba nic więcej tak naprawdę nie mam do dodania na ten temat. Czekam na odpowiedź z Wheeltop, która najprawdopodobniej, jeżeli w ogóle, to będzie dopiero po weekendzie, ponieważ w weekendy nie pracują. Jeśli będzie jakiś update, to będzie. A jeśli ten film po weekendzie zniknie z kanału, to znaczy się, że jednak popełniłem jakiś błąd i nakręcę sprostowanie. Ale wydaje mi się, że nie, ponieważ wszyscy mechanicy, którzy pracują u nas w warsztacie, brali udział w tym projekcie, brali udział w próbie na napięcia tego sprzęgła i tak naprawdę rozłożyliśmy ręce na koniec i wydaje się, że nic więcej z tym się nie da zrobić. Myślę, że może kiedyś jeszcze, jak będę miał czas, to spróbuję rozkręcić to ponownie i napiąć to sprzęgło na maksa, może tak już z taką lekką przesadą. Jeżeli ktoś z Was już ma tą przerzutkę i ma podobny problem, to dajcie znać. Jeżeli macie tą przerzutkę i nie macie takiego problemu, też dajcie znać. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak to rozkręcić i skręcić z powrotem, to też dajcie znać, mogę nakręcić o tym materiał. Ja na ten moment z tym projektem jestem skończony, prawdopodobnie, mam nadzieję, wszystko na dzisiaj. W kolejnym odcinku będzie albo ten Ultrahuman, obrączka Ultrahuman, albo Specialized Tarmac Expert. Możecie też zostawić komentarz, co by Was bardziej interesowało. Jak będę miał czas, to zrobię, wiecie, jak u mnie jest. Jak nie będę miał, to nie zrobię. Dobra, widzimy się, kiedy się widzimy.